Na koniec przedstawiamy Bartona Hyper, bardzo fajne malowanie czarno-zielone i dla Was też fajna informacja. Dzisiaj się udało jednego z takich Hyperów w module Delphi MT-05-3 połączyć, podłączyć pod komputer. Możemy go zczytać i na pewno będziemy próbowali robić pełny map tuning w Hyperze. Pierwsi to pokażemy, jako pierwsi będziemy to robić. To jest model jeszcze Euro 5, ale potwierdzę Wam, czy to jest 5-stopniowa skrzynia biegów, czy 6. W kolorze żółtym będzie modyfikowany, będą robione tłumiki, więc do Junaków dołączy w końcu Barton, którego będziemy robić już, jeśli chodzi o map tuningi. To na pewno będzie niedługo na naszych mediach społecznościowych, na kanale YouTube. Pewnie będą oficjalne prezentacje. Jutro jedziemy z tym do klienta, robimy prezentację na miejscu. Klient będzie sobie porównywał, bo ma problem najprawdopodobniej z biodrem, więc chciałby zobaczyć na miejscu. Nie ma problemów, jedziemy do niego. Koszty ponosi tylko transportu, a jutro dostarczamy również FJ.